Wizy do USA zniesione. Takie artykuły można było przeczytać 11 listopada na wszystkich polskich portalach informacyjnych. Natomiast w tym filmie nie będę zajmował się polityką. Będę chciał wykorzystać ten temat z drugiej strony i odpowiedzieć wam na pytanie, czy opłaca się teraz brać dolary do kieszeni lub kartę kredytową i lecieć do Stanów i kupować najnowszego iPhone'a w niższej cenie. Rozwiejmy wszystkie wątpliwości na samym początku. Nie opłaca się specjalnie jechać do Stanów Zjednoczonych, aby kupić nowego iPhone'a, bo moim zdaniem za kilkaset złotych raczej nie znajdziecie biletów w dwie strony, a tyle musiałyby one mniej więcej kosztować, aby wam się w ogóle to spinało. Ale przyjmijmy sobie sytuację, czysto hipotetycznie, że lecicie tam na święta, bądź na jakieś wakacje, ferie, whatever. Natomiast zakładając, że macie po prostu jakiś racjonalny powód i zakup iPhone'a czy jakiejś elektroniki będzie dla was tylko dodatkiem, może wam się to opłacać, ale spójrzmy na konkret. Musimy wyjaśnić sobie przede wszystkim jedną rzecz, a mianowicie to, gdzie wylądujecie w Stanach, a raczej to, gdzie będziecie chcieli kupić na przykład tego tytułowego iPhone'a, będzie miało kluczowy wpływ na jego finalną cenę, ze względu na to, że wszystkie ceny podawane w sklepach w Stanach Zjednoczonych, także w Apple Store, który możecie sobie po prostu wejść przez stronę internetową, są bez podatku. Ze względu na to, że w każdym stanie jest inny podatek, są stany typu Delaware, chyba tak nazywa się ten stan, w których ten podatek jest bardzo niski, albo w ogóle go nie ma, jeśli dobrze pamiętam, ale są też stany, Kalifornia na przykład, gdzie te podatki są o wiele wyższe, ale dla uproszczenia i założenia tej czysto hipotetycznej sytuacji, przyjmijmy, że lądujecie sobie w Nowym Jorku i idziecie sobie do tego głównego Apple Store'a, do tej mekki użytkowników Apple, czyli Apple Store'a przy 5 Alei, albo gdziekolwiek, na przykład na Dworcu Centralnym. No i kupujecie tam tego najnowszego iPhone'a, załóżmy, że nie będzie on ten najdroższy modelem, tylko będzie to klasyczna 11. Ona w Stanach kosztuje $699. Można powiedzieć, jak sobie policzycie po kursie średnim NBP-u, że jest to w granicach 2700 zł. Zakładając dzisiejszy kurs na poziomie 3,87. Natomiast no nie, niestety finalna cena nie będzie tyle wynosić. Nie jest to wszystko takie różowe, ze względu na to, że akurat w Nowym Jorku podatek wynosi nieco ponad 8%, czyli będziemy musieli go doliczyć do finalnej ceny. W związku z tym ostatecznie będziemy musieli zapłacić $756, czyli nieco ponad 2900 zł. Ta cena już nie jest taka fajna, nie jest aż taka duża ta różnica pomiędzy polską ceną a tą amerykańską, ale dalej jest pewna różnica, którą wiele osób może po prostu wykorzystać, no i kupić sobie po prostu tego iPhone'a. Mówię wiele osób, a nie wszyscy, z prostej przyczyny. Jeśli ktoś w Polsce prowadzi firmę i jest w stanie odliczyć sobie po prostu podatki, no to na pewno mu się po prostu nie opłaca kupić za granicą tego iPhone'a. Natomiast jeśli ktoś z was kupuje jako osoba prywatna, no to jak najbardziej. Tylko trzeba pamiętać o tym, że albo płacicie w gotówce za te telefony, albo używacie na przykład karty waletowej od Revolta, którą ja używam akurat w każdej podróży, bo genialnie się po prostu w tym sprawdza, ze względu na to, że kursy, którymi operuje Revolut, są bardzo bliskie, bardzo zbliżone do średnich kursów NBP-u. W związku z tym przy każdorazowym przewalutowaniu waszych złotych, które macie po prostu na tej karcie, nie tracicie na niekorzystnych kursach banku. Także tutaj taki wątek poradnikowy, że jeśli wybieracie się po prostu za granicę, to naprawdę szczerze polecam mieć taką kartę. Rejestrujecie się na stronie, której link jest oczywiście w opisie tego filmu, tam wam to wszystko podlinkuję. No i po kilku dniach przychodzi wam na ten adres, który podaliście, taka normalna karta w zależności od wersji, którą sobie po prostu wybierzecie, no i możecie ją od razu brać i płacić. Natomiast wracając jeszcze do samej sytuacji z zakupem tej jedenastki w Apple Store, jeśli chodzi o ten sklep, to jest tak, że Apple generalnie nie daje przecen, Apple nigdy nie robi za bardzo promocji. W związku z tym, jeśli jesteście w Stanach, to proponowałbym poszukać jakiegoś sklepu nieoficjalnego po prostu Apple Store'a, w którym możecie kupić też oryginalne iPhone'y, ale w niższych cenach. No bo dajmy na to, że jeśli jesteście w Stanach na przykład w czerwcu, czyli gdzieś 10 miesięcy po premierze iPhone'a, no to siłą rzeczy w części sklepów będą już po prostu organizowane na niego promocje, aby się pozbywać tego modelu przed kolejną premierą. Także generalnie, jeśli się rozejrzycie i poszukacie po prostu ofert na te iPhone'y w innych sklepach, to ta różnica w cenach może być o wiele większa. Natomiast na koniec jeszcze wam chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że jak już się zdecydujecie po prostu na zakup tego telefonu tam fizycznie, to warto poprosić sprzedawcę o wersję tego iPhone'a dostosowaną do pasm, do częstotliwości po prostu europejskiej. Ze względu na to, że po prostu są one różne w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, no jak przywieziecie sobie tego iPhone'a do Europy, a on nie będzie jakby pod Europę zrobiony, no to może się okazać, że niektóre te po prostu częstotliwości wam nie działają. Trzeba mieć na uwadze to, że Apple w Stanach ma tylko jeden rok gwarancji. Natomiast będąc w Unii Europejskiej, kupując go na terenie wspólnoty, prawo zmusza po prostu sprzedawców do dawania tego drugiego roku z tytułu rękojmi, więc macie jeden rok gwarancji, którą Apple daje i
rok rękojmi, więc jest to lepsza opcja, aniżeli tą po prostu, którą mają Amerykanie. Ale być może dla niektórych z Was to nie będzie dostateczny powód, albo ta różnica w cenach będzie na tyle korzystna, że każdy po prostu to oleje i tak sobie kupi tego iPhone'a, bo tak też może być i będzie to po prostu racjonalny też w niektórych sytuacjach. Także tyle ode mnie w zasadzie w tym filmie. Mam nadzieję, że kilka tych wątpliwości rozwiałem. No a nawet jeśli nie chcieliście kupować iPhone'a w Stanach i tylko weszliście w ten film z czystej ciekawości, no to poradnikowo też się dowiedzieliście, że warto się po prostu zarejestrować w tym Revolcie i mieć taką turystyczną kartę, która Wam pomaga kupować po prostu po korzystnym kursie za granicą, no bo to się po prostu zawsze przydaje. Także tak jak Wam mówiłem, link znajduje się w opisie tego filmu, a jeśli mielibyście jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. My widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć!